No kochani, a ja Was witam serdecznie. Jestem już w domku, jak niektórzy wiedzą. Dzisiaj jestem w Wielawie. Zaraz idę do koleżanki na kawusie. Wczoraj byłam we Wrocławiu. I co Wam powiem? Takie fajne rzeczy mnie spotykają. Ostatnio Wam napisałam, kto przeczytał, że cały czas jestem częstowana przez ludzi. Byłam sobie w Niemczech, to tak jak mówię, jest taka restauracyjka super, gdzie się idzie. A jak ktoś je coś, to od razu częstuje wszystkich. Wyszła sobie kelnerka, a czy ta pani, która pracuje, taka młoda dziewczyna, bo to są dwie Włoszki, przyniosła sobie pizzę, siadła przy moim stoliku i oczywiście zjadłyśmy tą pizzę. Za moment ktoś przyniósł sobie z McDonalda jedzenie, bo tam można sobie przynieść, bo tam tak jest wszystko rodzinnie. I te osoby, które siedzą obok, wszyscy zajadają. Pizzę też ktoś sobie kupił, cały rząd przy tym barku, co siedzieliśmy, jeden drugiemu podawał pizzę. Kelner przyniósł swojego drinka, takiego cudownego, nie wiem nawet jak to się nazywa, słodziutkiego. Nie przynosi mi, abym spróbowała. Kochani, to jest mega. Ja się z takim czymś nie spotkałam. Jestem pod wrażeniem. Wczoraj jechałam z Wrocławia ze spotkania. No i siedziałam sobie na dworcu, miałam tam dosłownie 10 minutek do autobusu, podchodzi pan, idzie sobie, przechodzi, ni stąd, ni zowąd, otwiera czekoladę, kostkę taką dużą czekolady, częstuje mnie. Podziękowałam, poszedł dalej. Zawraca, przynosi mi jeszcze raz tą kostkę, drugą, przysiadł się, no jak zaczęłam rozmawiać, to był pan z Ukrainy. I ja mówię, że ja lubię czekolady, ale lubię te słodkie, a on mówi, nie, że tamte są niezdrowe i to właśnie 85% tego kakao. No tak jedliśmy sobie tą czekoladę. Ja podziękowałam, bo już był mój autobus. Kochani, siedzę w autobusie, a ten pan po 2 minutach, ni stąd, ni zowąd, wsiada do tego autobusu, ja sobie myślę, gdzie on wsiada. Podchodzi do mnie i bez słowa wręczył mi tą czekoladę, połowę czekolady, resztę, którą nie zjedliśmy. Kochani, to jest mega, to jest boskie. Ja tak się zastanawiam, jakie to jest fajne. Teraz tu przyjechałam sobie na paznokietki. Okazało się, że przejechałam sobie do góry, coś mi się pokićkało, po tym powrocie przeleciałam za daleko na dół, no i ta moja pani widzi, że mnie nie ma, a nie miała do mnie numeru, wyszła. No i jak to anioły czuwają nade mną, przyszła pani, która właśnie miała w telefonie numer tej pani, no i zadzwoniłyśmy. No i oczywiście wszystko załatwiłam. Ja nie panikuję, jeżeli mi się coś nie układa, coś się zadziewa, ja po prostu spokojnie stoję i czekam. I te moje cudowne anioły cały czas mi pomagają. Wczoraj też byłam we Wrocławiu. Zapytałam panią, gdzie mogę kupić bilet na tramwaj. Ta pani mi powiedziała, gdzie. Podeszłam, ale oczywiście ja nie umiem kupować przez te automaty. Nie mam żadnych kart oczywiście, bo ja jestem to pokolenie, wiecie, co się dopiero uczy. Podchodzę do dziewczyny, żeby mi kupiła bilet. Ona mówi, że muszą być drobne. No, brakowało mi 80 groszy. Kupiła mi ten bilet, dołożyła mi. Wróciłam na ten przystanek, idzie ta pani, której pytałam o tramwaj, o bilet, gdzie kupić. Idzie z komórką, przepraszam, ja, gdzie pani chciała jechać, bo może źle panią poinformowałam, czy coś. Jeszcze się zatroszczyła, żeby mnie poinformować, gdzie ja mam sobie jechać. Także kochani, ja podziękowałam. Mówię, że już wszystko wiem, jest wszystko ok. Jestem po tej prawidłowej stronie, bo myślała, że może nie na tej stronie stoję do tramwaju. Kochani, ludzie się troszczą. I to jest takie miłe. Ja spotykam coraz więcej takich ludzi. Tak, ja to nazywam, to są takie moje anioły. Moje ziemskie anioły. Dlatego, jeżeli gdzieś się wybieram, gdzieś jadę w nieznane, to w ogóle się nie stresuję, nie boję, bo ciągle ktoś się pojawia. Mogę się zapytać danej osoby o wszystko i dana osoba mi powie. Pojawia się mi stąd wizową, jak dzisiaj ta pani z telefonem. Kochani, czy to nie jest wspaniałe? Więc zachęcam. Nie bójmy się, jeżeli coś się nam wydarza. Nie stresujmy się, że coś nam się nie udało, że coś się wydarzyło. Za moment ktoś przyjdzie, znajdzie się przy nas osoba, która nam powie to, co na dany moment nam jest potrzebne. No to kochani, ja idę sobie na kawusię do koleżanki. Widzę, że coś się chmurzy, a rano było tak pięknie, a wczoraj było przepięknie, a przedwczoraj ja zmarzłam, jak przyjechałam do domu, było mi bardzo zimno. To ja Was kocham. Tulę do serduszka.
chłodem to świeże powietrze. No i nie wiem, co będzie dalej, bo szykują się znowu spotkania jakieś facebookowe. Na razie ten tydzień muszę się troszeczkę ogarnąć, a z miłą chęcią się zobaczę z tymi osobami, co chcą. Także ślę buziaczki, kocham Was bardzo i czekam na te niesamowite spotkania z ziemskimi aniołami. Buziaki, cudownego dnia.